Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Heros699 i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Assassin's Creed. Więc tak, oczywiście troszeczkę już jestem leciutko lepiej przygotowany niż w poprzednim odcinku. A co takiego zrobiłem? No oczywiście troszeczkę obejrzałem sobie u innych youtuberów, no tak naprawdę u jednego, ale to mniejsza. U jednego youtubera, który miał właśnie z polskim dubbingiem grę. I tak mniej więcej sobie przypomniałem i dowiedziałem się, co tak mniej więcej postacie mówiły. Więc tak jeszcze takim szybkim streszczeniem. Oczywiście nasz Altair razem z dwoma jeszcze innymi asasynami byli na tak zwanej misji. Mieli odzyskać pewien skarb. Oczywiście nasz Altair za bardzo tutaj szybko się tutaj działał, zbyt pochopnie, na swoją rękę i tutaj za bardzo się był tutaj ważny, ponieważ on jest tam jakoś w rankingu asasynów trochę wyżej, więc tutaj bardziej można powiedzieć taką jakby arogancję, żeśmy leciutko pokazali i tak trochę robiliśmy po swojemu, chcieliśmy zemsty i w ogóle. I tak, oczywiście zostawiliśmy na pewną śmierć właśnie tamtą dwójkę. No trochę niedobrze. Tamten właśnie Templar już niby darował nam życie, żeby właśnie powiedzieć, że zniszczy właśnie cały ten zakon i w ogóle. A tak więc nie mamy skarbu. Ten właśnie główny Templar już żyje. Więc tak naprawdę lipa. Więc będziemy musieli temu właśnie mentorowi powiedzieć, że no niestety jest lipa, a nie dąb. Więc no dobra, powiemy mu. A i przy okazji ten tutaj mówił, że za bardzo mówił, że jesteśmy tacy, wiecie, tacy hop do przodu, że się chwalimy i w ogóle. I tutaj właśnie Altair mu troszeczkę wygrażał, żeby chętnie mu poderżnął gardło i w ogóle. Więc tutaj jakbyśmy mogli wyciągnąć ukryte ostrze, to może byśmy tutaj go pyknęli. Ale niestety nie możemy tego zrobić. Więc okej, dobra, chodźmy do głównego tutaj jakby mędrca. To znaczy to jest tak naprawdę mentor. No właśnie, czyli chodźmy do mentora naszego. It is an honor. Okej. The master waits within. Okej, oczywiście mistrz na nas czeka, a my niestety będziemy musieli powiedzieć, że zawiedliśmy. Altair. Master. Come forward. Tell me of your mission. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak! Not another word! This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You'll do nothing. You've done enough. No nie zaciekam. Where are Melik and Kadar? Dead. No! Not dead. Oh. Jeden z nich przeżył. I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be alive! Your arrogance nearly cost us victory today. Nearly? I've what your favorite failed to find. Here. Take it. No i proszę bardzo. Though it seems on razem ze swoim bratem walczyli z tymi templariuszami. Podnieśli zwycięstwo. Master, i jeszcze under attack. Zdobyli to, co mieliśmy my zdobyć. So he seeks a battle.
Co prawda, na skutek tego, że jego brat umarł, a on jest ciężko ranny. A teraz jeszcze następcy ryszy atakują. As for you, Altair, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Fast forwarding memory to a more recent one. Okej, teraz zostało tak troszeczkę przewinięte wspomnienie. I teraz musimy walczyć. Okej, tam już troszeczkę chyba rannych przynieśli. Altair, it's good you've come. We need your help. What's happened? Templars. They attacked the village. Most of our people were able to get away. Most. But not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. Okej, okay, dobra. I teraz mamy tak zadanie, żeby troszeczkę powalczyć z Templariuszami, ponieważ ten właśnie nasz przyjaciel, chociaż youtuber mówił na niego, że to jakiś nasz szefunio. Chociaż nie wiem, czy, no ja, czy to nie jest nasz szefu, coś mi się tak wydaje. Więc dobrze, a tu mamy oczywiście bronię, możemy używać miecza, ukrytego ostrza, noży do rzucania oraz pięści. I tak naprawdę wszystkie te bronie są do siebie. Każda broń jest do danej sytuacji. Ukryte ostrze służy do zabijania po cichu i w skrytości. Ukrytym ostrzem nie możemy walczyć przy otwartym kontakcie, ponieważ no było to widać w sumie w poprzednim odcinku i też na jakby tutorialu. Więc nie możemy ukrytym ostrzem grać, znaczy walczyć w takich właśnie otwartych konfliktach. Co prawda w późniejszych częściach już to będzie troszeczkę poprawione, więc tak naprawdę tylko będziemy mogli walczyć mieczem. I tak, ukryt nożami do rzucania lepiej to niby do uciekających przeciwników. Okej, teraz właśnie możemy sobie właśnie zaznaczać przeciwnika i atakować właśnie kwadratem. Czyli się można atakować właśnie uderzając, ale można też perkować, tylko chyba jeszcze Altair tego nie umie. O, dobra. Czyli można właśnie w ten sposób kontrolować na hita. Wow, nie zauważyłem ciebie, ziomuś. No, chodź. Dobra, nie mam czasu. A, jeszcze można przytrzymać. A zapomniałem, że jeszcze w tej części nie było tak, że po przytrzymaniu X-a to asasyni tak truchtali trochę. Tu tylko R1 działa. Więc dobra, atakujemy. Tu pomożemy. O ty! Już ja cię tu zaraz rozgromię. To przytrzymamy, jeżeli to w tej części coś działa. Okej, padł. Kontra musi tu zadziałać. Super, Ansko, aż żeśmy zobaczyli, co się dzieje pod ziemią. Więc dobra. Fuck, nie chciałem. Ale nic mi się nie stało. Fuck it. No, jebnie szyj, dobrze. I tak pewnie będziemy musieli zejść do samego końca. Kuźwa! Czy będziecie tak niszczyć każdego, do kogo będę podchodził? Ziebranie. Teraz to ja nic nie widzę. O. Dobra, powinniśmy go jakoś tak pyknąć. O! Super, Ansko. No, może jak zobaczymy coś takiego, to może te noże do rzucania weźmiemy. Okej. Ale że go trafiliśmy. Na jeden strzał. I jeszcze takiego leciutkiego breakdance'a zrobił.
Troszeczkę ich dużo. No, dobra, kolejne przewinięcie. Bramę zamknęli, ok. Teraz musimy wrócić do mistrza, czy... Atayer, come. A nie, tu. Al-Mualim's not done with us yet. Where are we going? Up there. We've a surprise plan for our guests. Just do as I do. It should become clear soon enough. Dobrze, i teraz będziemy musieli właśnie za nim podążać. To jest ten właśnie Amuel, czy jakoś tak to się mówi. Trochę skomplikowane mają te imiona, wiem. Więc będziemy mieli teraz możliwość jakby zasadzenia się na Temptariuszy. Taką małą niespodziankę i zrobimy. Takie może nieśmieszne tu for you. Nie this way, brother. Moje tu for you chyba jest, są śmieszne. A tak poza tym już coraz to bliżej. Kończę właśnie kończę analizowanie wszystkich odcinków Need for Speeda. Teraz tylko będzie to jakoś sensownie połączyć i kto wie, czy w następnym albo jeszcze w następnym tygodniu może się ukazać. Więc dobrze, oczywiście też troszeczkę poprawiłem. Okej, dobrze. Oczywiście poprawiłem też troszeczkę dźwięk. Troszeczkę przyciszyłem, bo miałem wrażenie, że troszeczkę może być za głośno. Teraz chyba będzie wszystko cacy. No dobra, chodźmy na tą platformę. Heretic! Return what you have stolen from me! You've no claim to it, Robert. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further. You play a dangerous game! I assure you, this is no game. So be it. To jest gra. O, żeś ty Templariuszy, jeden z drugim. Your village lays in ruins and your stores are hardly endless. Oczywiście teraz tu się właśnie fafloni, bo żeśmy zabrali ten skarb, który on by tak tutaj chciał. Wygraża nam się tutaj, że nas tutaj wszystkich zniszczy i w ogóle. Mistrz tutaj cały czas trzyma pieczę. Follow me and do so without hesitation. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God! Okej, to tak jakby troszeczkę było do nas, ale okej, teraz musimy wykonać tak zwany skok wiary, czyli najbardziej hardkorowy skok, jaki można zrobić. Coś w stylu jak na bungee, tylko że bez linki, więc musimy teraz nacisnąć R1. Tu jest jeszcze X, ale ja proponuję najpierw dać lewy drążek i dopiero X. I wpadamy w stuksian. Oh my leg! Oh my leg! Quiet, or the Templars will hear us. No niestety mu się nie udało. Musiał za bardzo tam gdzieś tą nogą stanąć. I'll stay behind and tend to him. You'll have to go ahead without us. The ropes there will bring you to a trap we've set. Go and release it. Rain death upon our enemies. Okej. Okay. Oczywiście my jako tam wylądowaliśmy na plecach i każdy właśnie z asasynów w każdej części będzie lądował na plecach. A teraz będziemy musieli pójść po tych właśnie belkach do pewnego punktu właśnie na tej wieży i dać takim jakby małą niespodziankę Templariuszom, a co to będzie, to się zaraz okaże. Tylko oczywiście teraz tak bezpiecznie, żebyśmy nie spadli, bo troszeczkę jest niziutko. Znaczy wysoko, to ja mówię, jakie niziutko. Więc dobrze, jak tak to jest z czasem? No troszeczkę jest jeszcze tego czasu. Troszeczkę powinienem jeszcze zobaczyć dalej, bo już troszeczkę moja wiedza na zasadzie polszczyzny w tej grze się kończy na jakimś etapie. Ale jeszcze tam mogę coś poświrować. No niestety tak to będzie wyglądało. Będę musiał się przygotowywać właśnie w ten sposób, żeby sobie obejrzeć właśnie u kogoś innego, jak to miał właśnie z polskim dubbingiem.
by później wam to jakoś w miarę tłumaczyć, ewentualnie streścić. No i tak będziemy jakoś sobie tutaj popierdzielać. Więc dobra, weszliśmy tutaj na wieżę. I teraz musimy dojść tutaj i zrobić tak zwany atak, czyli jakby zniszczyć te drewniane deski. I żeśmy ich tak troszeczkę zrolowali. You did well to drive Robert from here. His force is broken. It shall be a long while before he troubles us again. Tell me, do you know why it is you are successful? You listened. Worried that you'd listened in Solomon's temple. Okay, teraz właśnie mentor mówi, że udało nam się odeprzeć atak. A dlaczego żeśmy tutaj odeprzeli? Ponieważ właśnie posłuchaliśmy naszych braci i tego, co mieliśmy zrobić. Czyli nic na własną rękę. There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent. I know. What? And stay your tongue. Oczywiście teraz będzie mówił każdy z tych ważnych reguł asasyna, czyli pierwsze, żeby powstrzymać swoje ostrze, zanim zabijemy niewinną osobę. Czyli przypomina o tym starce, właśnie tym człowieku, którym właśnie zabiliśmy w tej jakby właśnie kopalni. Druga osoba... Hide in plain sight. Let the people mask you such that you become one with the crowd. Druga właśnie ta reguła to było działaj zawsze w ukryciu, żeby się nigdy nie ujawnić. W moim przypadku to bym cały czas łamał tę zasadę, bo zawsze jakoś mnie tam znajdywali. A trzecia reguła, nigdy nie zdradzaj swoich braci. No i niby stwierdzili, że też jakbyśmy tak lekko zdradzili, bo narażaliśmy ich życie, w sumie ten atak też mógłby wnioskować. I wszystkie winy idą na nas. Co ty z tym nożem robisz? Your actions indicate otherwise, and so you leave me no choice. Nie jesteśmy zdrajcą, dziadek, wyluzuj. Peace be upon you, Altair. Ożesz ty cholero, jasno. Czyli nas zabił, tak? He's experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. We shouldn't risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. I really don't see the need. Warren, please. Fine. Okay, teraz wracamy z powrotem do Desmonda. I teraz tak. Oczywiście tutaj co się teraz działo, ten profesor chciał, żebyśmy jeszcze tutaj popracowali, bo świetnie nam szło. Natomiast Lucy, jak dobrze pamiętam, że ona tak miała na imię, chciała, żebyśmy teraz troszeczkę wyprostowali nogi i odpoczęli. A teraz właśnie możemy tutaj mniej więcej zobaczyć, że są tam, coś mówią. Możemy ich teraz właśnie podsłuchać. Żeby to zrobić, musimy właśnie pójść do naszego pokoju. Pójść do łazienki. I tu mamy interakcję. No i trochę słabo słychać, więc tak mniej więcej powiem, że teraz się mniej więcej kłócą o to, że no jakby to powiedzieć tak w skrócie, no ten profesor no to jest tam wyżej rangi, tak, ona jest jakby jej pomocnikiem, coś w ten deseń, tak, więc on się tam teraz właśnie sprzecza z nią, że kwestionuje właśnie jakby jej
polecenia. Znaczy, że ona kwestionuje jego polecenia. Właśnie, bo powiedziałem źle, że powinna wykonywać to, co on chce. Ona potem mówi, że to, co robi zbyt nachalnie, to może spowodować do złych rezultatów, że Desmonda traktuje jak niewolnika i że w ten sposób przyspieszy jego śmierć i w ogóle. Tutaj jeszcze, tu mamy właśnie interakcję. Tu niestety Desmond nie może się przebrać, bo go cały czas kamerują, więc tu nic nie może zrobić. Teraz jeszcze tu możemy pochodzić i może też możecie napisać w komentarzu, czy mam mówić w trakcie dialogów. We're done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Czy mam mówić w trakcie dialogów, czy na przykład trochę poczekać, żeby oni powiedzieli i potem właśnie streszczenie. Bo niestety tak to będzie wyglądało. A teraz właśnie dostaliśmy polecenie, że na dzisiaj koniec. I teraz możemy pójść do swojego jakby pokoju, takiego tymczasowego. Damn it, they locked the door. Jeszcze ci zamknęli drzwi. Widzisz, Desmond? Co za ludzie, co za ludzie. Więc dobra, tutaj oczywiście jest już interakcja na łóżko, czyli żebyśmy poszli spać. A jeszcze zobaczę tutaj w łazienkę, czy tu jeszcze mamy jakieś opcje. Nie wiem, nie chce ci się, Desmond? Odwrócimy oczywiście wszyscy wzrok. Może wykąpać, nie? Znaczy wykąpać, wziąć prysznic. Też nie. Z perspektywy kamery, no trochę przesada z tymi kamerami, żeby jeszcze w łazience. No, jedynkę jeszcze jako tako da się zrobić, ale już dwójkę. No nie wiem, czy to kogoś by fascynowało. Nie wiem, czy ktoś odczuwa niesamowite wrażenie patrzeć na kogoś, kto się załatwia, ale dobrze. Każdy lubi to, co lubi. A my już w końcu pójdźmy spać, odpocząć po takim jakby ciężkim dniu. Ja też się rozprostuję. Oh. Gotta say, that's a little creepy, Doc. Waking up to you standing over me. You been watching me sleep? We're always watching you. Now get up. We've got a lot of work to do. Ooh, wonder who I get to kill today. Don't be so cavalier. I to taki Your ancestors żarcik. Almost Oczywiście had the right idea, początku, Mr. Miles. Desmond powiedział, że to jest naprawdę urocze i przerażające widzieć jego twarz. Od samego ranka. No jak tak można spojrzeć, no to też można byłoby tak się poczuć niepewnie. Teraz też żartobliwie właśnie Desmond zapytał, kogo dzisiaj zabijemy. Tak, taki śmieszek. On teraz coś mówi, że nasi przodkowie mieli tam jakieś ideologie tego typu, że zabijcie tam jakieś ważna idea, ważne przedsięwzięcie, takie gadanie dosyć mało ważne. Tak samo jak jeszcze w poprzednim odcinku mówili o migracji zwierząt, o tym właśnie jak to wszystko działa i w ogóle. Więc okej, teraz co prawda możemy wrócić się do Animusa, tylko jeszcze zobaczymy, czy możemy z kimś tu pogadać. Bo możemy mieć, tylko z tego co mi wiadomo, nie, chyba jeszcze dzisiaj nie. Ty jeszcze będziesz chciał coś pogadać? Czy powiesz, żebym zapieprzał do tego Animusa? Chyba tak, no dobra. No to lecimy do tego Animusa. Zobaczymy, co teraz cię tam odpierdzieli. Have you forgotten how to sit, Mr. Miles? Cicho tam. No to teraz zobaczymy, co nas będzie czekało w Animusie. Czy Altair może przeżył? Czy może teraz będzie jakiś inny przodek? Może jakaś inna historia? Więc zobaczymy. Oczywiście, no można było wziąć, by kontynuuj. Oczywiście możemy sprawdzić, co tu się dzieje. I tak, to już żeśmy mamy zaliczone, więc teraz możemy przejść tutaj. Czyli być możliwe, że znowu jakieś pierwsze cztery wspomnienia będą takie jakby też może. Ready to get to work, Desmond? No chwila. Tłumaczę po swojemu, a nie po waszemu.
czyli jakieś pewnie znowu takie dodatkowe, jak było w poprzednim, a już od następnych tutaj, czyli drugi ten sekwencja, to już będzie działało się na zasadzie jakiegoś danego zadania. Więc dobra, przejdźmy do tego wydarzenia. Ok, no i przechodzimy właśnie do pierwszego wydarzenia. Jak widać, jesteśmy tutaj Altairem. To taki właśnie jakby mały spoilering by sugerował, że nasz po prostu, że nasza postać przeżyje. I am alive. But I saw you stab me. Felt death's embrace. You saw what I wanted you to see. And then you slept the sleep of the dead, of the womb, that you might awake and be reborn. To what end? Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace. In all things. Yes, in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is! But you, my son, have not found inner peace. Po prostu nasz mentor chciał, żebyśmy byli na takiej granicy życia i śmierci, żebyśmy taką jakby nauczkę dostali. O, nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone. Tak to brzmiało. I to są właśnie też słowa właśnie naszego mentora. Tylko oczywiście on uważa, że my tego nie rozumiemy, albo rozumiemy to źle. Oczywiście teraz zabrał nam cały sprzęt i rangę, czyli po prostu musimy jakby tutaj zdobywać swoje osiągnięcia od początku, czyli jakby od szeregowca zaczynamy, jakby tak można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o wojsko. Czyli zaczynamy tego takiego szeregowego asasyna, a potem pewnie skończymy na mistrzu asasyna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc... Czyli tak naprawdę musimy jakby odwzorować swój autorytet. Autorytet właśnie u naszego mentora. A żeby to zrobić, będziemy musieli wykonywać zadania. I tu właśnie też się zapytał Altair, kogo mam właśnie zabić. Czyli akurat pierwsza misja będzie dotyczyła jednego ze zdrajców. I my musimy go znaleźć i go wyeliminować. What can you tell me of the traitor? Ah, but that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. I oczywiście nasze życie też się skróciło, ponieważ już też nawet chyba leciutko też na armor roku żeśmy stracili, więc teraz jesteśmy jak taką lekko dupą na wietrze. A trudno. Z tego co mi chyba wiadomo, też nawet nie mamy żadnej rzeczy, nawet nie mamy ukrytego ostrza. Więc dobra, tędy też możemy zejść, okej. Okay. No przy nawet chyba tędy Heros, jak grałeś prywatnie, tędy chodziłeś, no właśnie. Więc dobra, życie właśnie nam się skróciło do 4. No, po części to jest źle, po części to jest dobrze. No i niestety jeden youtuber, którego właśnie już nie pamiętam, jaki miał nick, ale właśnie kończył odcinek właśnie teraz. A my w sumie możemy jeszcze sobie pyknąć, pomijając czas, że chyba... Chociaż nie, bo czas już mówi... 28. Nie, dobra. To może jednak zakończymy tutaj odcinek, więc dobra, co udało nam się dzisiaj zrobić? Oczywiście udało nam się zrobić to, że powstrzymaliśmy. O. Powstrzymaliśmy atak właśnie Templariuszy. Zasadziliśmy się, nauczyliśmy skoków się wiary, troszeczkę powalczyliśmy. To nam szło trochę dobrze, troszeczkę słabi. Czasem, no wiadomo, tam jakieś ranki się znajdą. Więc tak, oczywiście troszeczkę na nas mentor był zły. Straciliśmy najwyższą rangę. Jeszcze żyjemy, pomijając, że pewnie ten brat właśnie poległego asasyna by chciał naszej śmierci, ale jeszcze się trzymamy.
Więc tutaj jeszcze będziemy kontynuować serię. Troszeczkę poznaliśmy tam faktów z Desmontem. No i tak mniej więcej tak to będzie wyglądało. Oczywiście w każdej chwili będziemy mogli wyjść z tego animusa, ale jeszcze tego na razie nie będziemy robić. Więc no na chwilę obecną to tyle. W następnym odcinku troszeczkę się jeszcze czegoś dowiemy i wykonamy jakieś tam pierwsze zadanie, takie dosyć poważne. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał i mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. Pomijając fakt, że właśnie jest po angielsku. I właśnie też napisz, czy mam właśnie się tak wdzierać w te dialogi, czy mam pozwolić, żeby na spokojnie powiedzieli, a ja już po prostu tylko to szybciutko streszczę. Więc to też taka może być taka malutka prośba do was. I oczywiście, żebyście też zostawili łapeczkę w górę, że wam się ten filmik spodobał. Oczywiście możesz też napisać też komentarz taki inny, na przykład spoko filmik, fajny kanał, czy na przykład, nie wiem, coś jeszcze ciekawego, na przykład Heroes, że na przykład, nie wiem, jak zrobisz na przykład takiego wężyka w Thames i z powrotem, to odblokujesz tajne przejście, to też możesz mi napisać, o ile takie coś jest prawdziwe. No i ogólnie, żebyś na przykład oglądał mnie dalej, inne filmiki. No i oczywiście, żeby też zasubskrybować mój kanał. No chyba, że już dawno zasubskrybowałeś, to tylko mnie śledź. Bo pamiętaj, że dzwoneczek jest dla mnie bezużyteczny. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Więc trzymajcie się ciepło. Bo akurat mamy 20 ileś stopni na zewnątrz. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć.